Halo, halo! Dzień dobry, 6 rano. Witam Cię serdecznie, mój drogi słuchaczu. W słowie miłości na dziś, 26 stycznia. Słuchajcie, zobaczcie, już mamy koniec stycznia. Jeszcze niedawno nagrywałam 31 pierwszy mój odcinek, a jeszcze wcześniej 20 któregoś nagrywałam, że będę nagrywać. A już mamy 26 stycznia. Wow! I dzisiaj będzie fantastyczny temat właśnie, bo będzie na temat mały początek tworzy wielkie rzeczy. Mały początek tworzy wielkie rzeczy. W Zachariasza 4:10 jest napisane, kto się śmieje z małych początków. Zobacz, kto się śmieje z małych początków. I tam jest dalsza część, dokładnie nie pamiętam, ale kiedy będziecie widzieć zwieńczenie waszej pracy, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam tego, nie mam tego przed sobą, tego wersetu, ale to jest przepiękne, dlatego, że mamy styczeń, zaraz o tym opowiem, a ja sieję do Ciebie i do Ciebie słowo miłości na dziś i zastanawiam się, z ilu ziarenek wyrośnie piękny owoc, piękny kwiat i piękne drzewo. Oczywiście mówię teraz o Tobie, mój drogi słuchaczu i moja droga słuchaczko, bo kiedy będziesz słuchać mnie przez jakiś czas i będę dotykać Twojego serca, bo mówię o rozwoju, mówię o duchowości, o Bogu, o rzeczach, które czasami nie są łatwe, motywuję Cię do działania, motywuję Cię do zmiany, motywuję Cię do tego, żebyś zaczął myśleć, żebyś zaczął zmieniać. Dotykam Twojej duszy i Twojego serca. I nie wiesz, co się wydarzy 26 grudnia. Za 11 miesięcy. Nie wiesz. Nawet nie wiesz, co będzie za 6 miesięcy. I jak zmieni się Twoje życie? Najpiękniejszą rzeczą, która zawsze raduje moje serce, jest to, kiedy dostaję od Was informacje, maile, wiadomości, albo kiedy przychodzicie do mnie na sesję i mówicie, że zaczęło się od podcastów, albo zaczęło się od filmów, albo zaczęło się od Facebooka, od fanpage'a Ludzie Sukcesu. Ja przez tyle lat dałam tyle darmowej treści, zawsze robiłam to z pasji, i z chęci pomocy innym, ponieważ chyba miałam 16 lat, już to o tym mówiłam, ale pamiętam, jak koleżanka zapytała mnie, co ja będę robić, bo ja ją zapytałam. Ja będę powiedziałam, że będę pomagać innym, zmieniać ich życie i no i tak jest. A w ogóle ja nazywam się Anna Antoniak. Jesteś na moim podcaście i ja witam Cię bardzo serdecznie. Usłyszysz tu wiele ciekawych treści, czasami krzyczę, śmieję się, a czasami mówię dosadnie, czasami Cię mocno motywuję, czasami mówię coś tak, tak jak teraz, a za chwilę wyjeżdżam z koksem i zmieniam całkowicie ton i intonację głosu. No, to jest to. Więc jedni mnie lubią, inni nie i ja to szanuję. Ja też nie wszystkich lubię. Boga nie wszyscy lubią. Niektórzy Go nienawidzą, jak na przykład szatan. I zrobi wszystko, ale to wszystko, żeby Go dotknąć, a dotknąć Go może tylko, wiesz przez co? Przez Ciebie. Przez stworzenie Boże. Czyli przez Ciebie, przeze mnie może dotknąć Boga. I Bóg się wtedy zasmuca, kiedy my jako ludzie robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. I zobacz, te małe rzeczy, takie małe rzeczy, małe początki, kto się śmieje z małych początków. Dzisiaj słucha mnie na YouTubie. Jest około 20-30 odsłuchań dziennie. Na podcastach inna ilość. Muszę to sprawdzić dokładnie. Więc akurat teraz byłam na YouTubie, więc jakby zapamiętałam tą liczbę. I zobaczymy, co się wydarzy za 2 miesiące.
zobaczymy, co się wydarzy za pół roku, zobaczymy, co się wydarzy w grudniu. Jak mocno daleko to pójdzie, jak mały początek przynosi wielkie rzeczy. I zobaczcie, firma Google tak samo zaczynała w garażu, bodajże, czy w małym domku, już teraz nie pamiętam. Dzisiaj potężna firma na cały świat. Apple tak samo. Henry Ford, Mary Kay aż, kosmetyki Mary Kay, która miała jeden produkt tak naprawdę i dzisiaj jest to międzynarodowa firma. No można by tu wymieniać tysiące innych rzeczy, jeżeli ktoś zaczynał od małych, a potem przerodzało się to w coś dużego, globalnego, międzynarodowego, coś, co zmieniało życia tysięcy ludzi. Bo jeżeli jest gdzieś problem, to warto znaleźć na to rozwiązanie. A w dzisiejszym świecie ogrom ludzi cierpi na depresję, stany lękowe, cierpi na to, że są rozbijane rodziny, toksyczne związki, pogubione dzieci, zranione serca i zranione dusze. I wiecie, ja chcę mówić o tym, że jest lekarstwo na to i jest lekarz, który pomaga. I to, że ty możesz zmienić swoje życie. I moje powiedzenie jest takie, jeśli zmienisz siebie, zmieni się świat wokół ciebie. Po prostu. Jeżeli ty zmienisz siebie, nie ktoś, nie coś, tylko ty. Dlatego, że jeżeli ty zmieniasz siebie, to są takie małe, drobne rzeczy. Zobacz, słuchasz podcast, to już cię zmienia. Czytasz codziennie książkę 15 minut, nastawiasz sobie budzik. Dosłownie budzik sobie nastawiasz 15 minut, budzik dzwoni, wyłączysz budzik i po prostu robisz inne rzeczy. Ale to są takie małe, drobne rzeczy. Przez miesiąc twoja świadomość o wiele bardziej się zwiększy. Twoja kreatywność. Przeczytasz rzeczy, które będą zmieniały ciebie od środka. Słuchasz rzeczy, które zmieniają cię od środka. Jeżeli ćwiczysz na przykład codziennie brzuszki, to za miesiąc twój brzuch będzie całkiem inny. Twoje plecy będą inne, bo jeżeli ćwiczysz brzuch, nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli ćwiczysz brzuszki, to twoje plecy się wzmacniają, dlatego że mięśnie brzucha podtrzymują plecy. Jeżeli bolą cię plecy, zacznij ćwiczyć mięśnie brzucha. Po prostu. Mój syn ma 10 lat i czyta drugi raz książkę Tak jak człowiek myśli. To jest cieniutka, bardzo cieniutka książka, która jest niesamowita i opowiada o tym, właśnie o naszych myślach, jak się przekładają na to, co działamy, co czujemy i tak dalej. On też czyta Biblię, to też jest fajne i rozmawiamy często o jakimś fragmencie, ale tą książkę mu dałam dlatego, żeby miał obraz tego, w jaki sposób ludzie mówią i jak to się odzwierciedla potem u nich w życiu. Bo wiecie, ta książka też jest napisana na podstawie Biblii. W Biblii jest napisane, co siejesz, to zbierasz. I jest napisane, że strzeżcie swojego serca, bo tam ma ono swoje źródło. Jeżeli w swoim sercu masz gorycz, żal, złość, to zaczynasz puszczać takie myśli i takie uczucia i takie słowa. I wszystko, mogłabym przytoczać tutaj różne fragmenty, ale no tak jest. Więc 10-letni chłopczyk czyta książkę, która mówi mu o tym, w jaki sposób myślenie ma wpływ. I czytają drugi raz, bo raz ją przeczytał i mówię, mam już mi się kartki skończyły, mówię, czytaj raz jeszcze. Mówię, będę ci dwa razy do roku ją dawać, żebyś wpoił sobie to, jak ogromne znaczenie ma to, co myślisz i to, co mówisz. Ponieważ Biblia jest trudna i on rozumie już dużo rzeczy, zawsze go pytam, jak czyta jakiś werset, co rozumiesz przez to, a jak ty myślisz. Ale tutaj on sam czyta i mówi, mamo, rzeczywiście tak jest, mamo, a to, a dowiedziałam się, że to, a dowiedziałam się, że tamto. I dzisiaj na przykład wyszedł do szkoły, był wkurzony, że go tak późno obudziłam i wyszedł, wychodził, to mówi, no... Ja mówię, synek, ale to nie denerwuj się tak, bo będziesz miał zły dzień, po co? No i dobrze, i będę miał zły dzień, wiesz? I poszedł, wrócił i mówi tak, mamo,
Nigdy już więcej, ja przepraszam, ja nigdy więcej już tak nie powiem, że będę miał zły dzień. Wiesz, jaki miałam dzień stresujący, bo było to, było tamto i tak dalej. Mówię, ja już nigdy nie będę tak mówił. Ja wiem, widzisz, to wszystko, co w tej książce jest napisane, to jest prawda. I ja już tak nie będę robił. I wieczorem mówi, mamo, widzisz, to wszystko przeze mnie. Odwołali zimowisko, bo odwołali nam zimowisko, pani zadzwoniła i odwołała, nie ma nauczycieli, nie ma kadry w ogóle, także zimowisko jest odwołane. Druga sprawa, przyszli na nauczanie zdalne, więc to jest i jeszcze nie ma nocowanki, która miała być, więc wszystko się złożyło. Mówi, mamo, widzisz, wszystko przez to, że tak powiedziałem. Ja mówię, nie, to nie jest przez to, ale to, że miałeś w szkole taki dzień, to po części być może jest tak, jak właśnie jak mówisz. Więc wiesz, że słowa, myśli mają moc. I zobacz, to jest taka mała, drobna rzecz. I zacznij od czegoś małego, od takiej drobnej rzeczy. Zmień swoje myślenie albo zmień słownictwo, które mówisz. Jeżeli przeklinasz, przestań. Jeżeli mówisz jakieś słowo brzydkie na K, to zacznij mówić na K, ale inne, żeby ci było łatwiej. I jeżeli nie czytasz książki, to weź sobie jakąś książkę rozwojową. I po prostu 15 minut włącz sobie budzik i zacznij. Poczytaj sobie Biblię, dwie strony dziennie, nie kartki, tylko strony. Zacznij od Nowego Testamentu, szczególnie wieczorem przed spaniem, jeżeli masz problemy ze spaniem, a jesteś pełen strachu, obawy i masz stany lękowe. Po prostu zacznij czytać, zobaczysz, co się stanie po tygodniu, a zobaczysz, co się stanie po miesiącu. Małe rzeczy. Nie bagatelizujmy małych rzeczy, bo one przyniosą za chwilę niesamowite, wspaniałe i dobre owoce. To tak jak sadzisz ziarenko i z tego za jakiś czas wyrasta coś pięknego. I to życzę ci dzisiaj, mój drogi i moja droga. I to raduje też naszą duszę. A będę mówiła dużo na temat duszy i serca, dlatego że początek lutego wyjdzie premiera najnowszej mojej książki, jak uleczyć zranioną duszę, na którą cię serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś, to zapisz się. Będzie dużo prezentów dla osób, które zostały zapisane i one dostaną całkowicie inną stronę do zakupu niż osoby, które będą miały to już dostęp na sklepie i stronie internetowej. Także do usłyszenia jutro. Życzę ci cudownego, wspaniałego dnia. Małe rzeczy, pamiętaj. Uśmiechnij się do kogoś, powiedz coś miłego, zadzwoń, powiedz, że kogoś kochasz, przeproś, daj komuś, podaj rękę komuś albo przytul. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej. Oh, thank you. Witam cię, mój słuchaczu, moja słuchaczko. Dziękuję ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, oddziałują na twoje życie w sposób pozytywny i wzrastający. Napełniają cię miłością, wiarą i dają ci jakby pęd do tego, żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to, co robię, to zapraszam cię, możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie dość, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy prowadzić z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.